W tym filmie będziemy dzielić przez liczby dwucyfrowe. Jak się zaraz przekonacie, jest to bardzo ważna umiejętność, bo na niej zbudowane są kolejne trudniejsze umiejętności. Jest ona też dlatego ciekawa, że wymaga pewnego artystycznego wyczucia. Zacznijmy od takiego dzielenia. 186 podzielone przez 31. Możemy oczywiście zapisać to dzielenie inaczej, jako tak zwane dzielenie pisemne 186 Podzielone przez 31. Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie rozwiązać to zadanie sami. No to po kolei. Nie wiem jak wy, ale ja tabliczki mnożenia dla 31 nie pamiętam w całości. I nie powiem wam z pamięci, ile razy 31 mieści się w 186. Ale jak patrzę na takie liczby, to staram się w przybliżeniu coś na szybko w pamięci obliczyć. I tu oczywiście przydaje się tabliczka mnożenia. Na przykład 31 to bardzo blisko 30. Tu się zaczyna cały artyzm tej zabawy, bo nie operujemy dokładnymi i utartymi schematami, tylko staramy się intuicyjnie coś oszacować. Kiedy zastanowimy się nad wielokrotnościami 30, tak jak w tabliczce mnożenia, to są to wielokrotności trójki z dopisanym po prawej stronie zerem, albo inaczej wielokrotności trójki razy 10, czyli wielokrotności 30. 30, 60, 90 Zamiast 3 razy 4 równa się 12, mnożymy dalej: 30 razy 4 równa się 120, potem 150, zamiast 15, potem 180, zamiast 18, czyli 30 razy 6, no i dotarliśmy do liczby bardzo zbliżonej do 186, czyli 186 to bardzo blisko 180. Jeżeli tutaj byliśmy blisko 30, a tu jesteśmy blisko 180, to może wynik tego dzielenia wynosi 6. Postawmy tu znak zapytania, bo nie wiemy tego na pewno. Szacujemy tylko i podejrzewamy, że tak może być. Pewnie was kusi, żeby to sprawdzić. Mnie też kusi. Sprawdźmy w takim razie, ile to jest 6 razy 31. Tutaj też zapiszemy wstępnie szóstkę ze znakiem zapytania. Myślę, że jest to dobre przybliżenie. Sprawdźmy, czy wynikiem tego dzielenia jest dokładnie 6, czy nie jest. Pomnóżmy w tym celu: 31 razy 6. 1 razy 6 to 6, 3 razy 6 to 18. Tak naprawdę to 30 razy 6, czyli 180. 31 razy 6 równa się 186. No i zgadza się: 186 podzielone przez 31 równa się 6. Znaki zapytania możemy usunąć. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Podzielmy 336 przez 48. Zatrzymajcie jeszcze raz ten film i sprawdźcie, czy potraficie zrobić to sami. Ja bym to zrobił tak. Ta liczba jest zbliżona do 50, a ta liczba trudno powiedzieć, ale jeżeli zastanowimy się nad wielokrotnościami 50 to 300 to będzie 50 razy 6. 50 razy 6, czyli 5 razy 6 razy 10, czyli 300. Potem kolejna wielokrotność to 50 razy 7, czyli 350, bo 5 razy 7 to 35 i razy 10 to 350. No i 336 to liczba leżąca gdzieś pomiędzy 300 i 350. W takim razie kandydatami do wyniku tego dzielenia są 6 i 7. Najprościej sprawdzić obydwie te liczby. No to sprawdźmy, ile to jest 48 razy 6. 8 razy 6 to 48, 8 jedności i czwórka do następnego rzędu, 4 razy 6 to 24 plus 4 to 28, 288. Wylądowaliśmy trochę za nisko, o wiele niżej niż 336. Wygląda na to, że prawie dokładnie o 48 za nisko. W takim razie spróbujmy wcisnąć pomiędzy te liczby jeszcze jedną 48. Prawdopodobnie odpowiedzią na nasze wątpliwości jest 7. Sprawdźmy to. Na pewno szóstka nie jest. 48 razy 7 8 razy 7 to 56, 4 razy 7 to 28 plus 5 równa się 33. Otrzymaliśmy dokładnie 336. Czyli wynikiem dzielenia 336 przez 48, otrzymanym metodą prób i błędów, jest 7. I jak sami widzicie, z tak pojętą matematyką zahaczamy trochę o sztukę i intuicję.